naprawdę bardzo spontaniczny zjazd zorganizowany wczoraj wieczorem. Tu jest nas, tu jest tylko bardzo duża grupa jednego powiatu, powiatu oleskiego i nasza z powiatu namysłowskiego, taka tylko reprezentacyjna, żeby ich wesprzeć. Przyjechało myślę, że między 100 a 150 traktorów z jednego powiatu. Także jak pomnożymy te powiaty razy 11, to popatrzcie, jaka w nas jest siła, tak? Tych ludzi naprawdę nie idzie już utrzymać w domu. Ja nie wiem, my osobiście protestujemy tak, że w powiecie namysłowskim rozdaliśmy 2,5 tony jabłek dla konsumentów, tak? My nie chcemy uprzykrzać życia normalnym mieszkańcom, tak? Ten protest też jest w obronie praw normalnych ludzi, tak? I naprawdę nie przypisujcie nam łatek żadnych politycznych i tak dalej, bo nie tędy droga, tak? To jest ruch typowo oddolny, tak? Wybieracie się we wtorek do Warszawy? Protest w Warszawie został przesunięty na dzień 27, bo teraz są potrzebne wszystkie siły na granicy, tak? Ci, co mogą i mają chęć, powinni jechać na granicę, bo to teraz tam... No niestety, z chwilą, kiedy transportowcy zeszli z granicy, to zostaliśmy znowu zalani towarem rolnym z Ukrainy, tak? Ten towar naprawdę nie spełnia żadnych norm europejskich i to jest stąd się bierze najgorsze rozgoryczenie, że na nas są nakładane co rusz jakieś nowe normy, nowe przepisy, a tam produkują w oparciu o samowolę, tak? Żadnego nie ma dobrostanu zwierząt. Kto sprawdza na Ukrainie dobrostan zwierząt? Tyle się mówiło o ochronie zwierząt w Unii Europejskiej. Na Ukrainie nikt nie sprawdza dobrostanu zwierząt, tak? Naprawdę, jeszcze raz powtórzę, ten protest też jest w imieniu konsumentów, w obronie praw konsumentów, tak? Jak nie będzie gospodarstw rodzinnych w Europie i tylko produkcję żywności oddamy międzynarodowym korporacjom, biada ludziom w miastach, tak? Naprawdę, dzisiaj już za żywność płacicie, nasze produkty staniały o 50%, o 100%, tak? Czemu wy w sklepie nie płacicie mniej? Zadajcie sobie to pytanie podstawowe, czemu wy w sklepie dzisiaj nie płacicie mniej? Wasze postulaty sprowadzają się do Zielonego Ładu. Gdzie wszyscy byli, kiedy były ustalane jego zapisy i warunki? Ich zmiana wymaga zaangażowania ministerstwa, rządu i rozmów na szczeblu Komisji Europejskiej. Przecież wy Państwo o tym doskonale wiecie. Przecież Państwo o tym doskonale wiecie, że nikt od pośpiechu do polu będzie zmieniał Zielony Ład. Druga sprawa związana z niekontrolowanym wjazdem produktów rolnych z terenu Ukrainy. Wypowiedź ministra Siekierskiego dosłownie z wczoraj. Słuchajcie, dosłownie z wczoraj. Ten proceder musi być zatrzymany. Tak mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi. Trwają rozmowy z ministerstwem rolnictwa Ukrainy. Oni was wszystkich przekupią. O czym wy mówicie? Oni wszystkich przekupują. Nie wiecie o tym? Proszę pana, nas na pewno nie przekupią. Informuję o oficjalnych działaniach, o oficjalnym stanowisku rządu, które na dzisiaj tak wygląda. Proszę państwa, to jest dopiero kilka miesięcy pracy. Musicie to zrozumieć. Nie ma między nami cienia sporu. Państwa argumenty są słuchane i przekazywane do ministerstwa. Mam przy sobie poprzednie spotkanie i wasze postulaty 29 stycznia zostały przesłane do ministra rolnictwa. Tak musimy działać. Proszę państwa, to nie jest tak, że ja z poziomu Urzędu Wojewódzkiego będę zmieniał międzynarodowe dokumenty. Przecież doskonale o tym wiecie. Ale z mojej strony, z naszej strony, nie ma cienia złej woli, aby razem z wami wasze postulaty adoptować jak najszybciej do rzeczywistości i chronić rynek. To jest oczywiste. Sam jestem rolnikiem, prowadzę 70-hektarowe gospodarstwo w powiecie namysłowskim i jest tu dużo moich kolegów. Na dzisiaj badam sytuację, która jest w agencji i chcę jak najszybciej wypłacić dopłaty bezpośrednie. Natomiast powiem państwu tak, obróbka wniosków o dopłaty bezpośrednie waha się od 35 do 59% w poszczególnych powiatach. Naciskam pana ministra i pana prezesa. Jutro udaję się do Warszawy na naradę. Będę się widział z prezesem głównym i z ministrem rolnictwa. I te, które problemy są tutaj, będę przedstawiał bezpośrednio panu prezesowi, aby zostały zastosowane odstępstwa na ten rok. Powiem, o co chodzi. Płynie syf, a my mamy produkować na najwyższej skali, ale też nie zapominajmy, że nasi konsumenci chcą zdrową żywność. Ja wiem, że my zdrową żywność produkujemy, natomiast nie możemy doprowadzić do tego, że ukraiński rynek nas zaleje. Ja się zgadzam z wami. Granica powinna być zamknięta i powinniśmy przystąpić wtedy do rozmów. Mam nadzieję,
że bezpośrednio w cztery oczy będę rozmawiał z ministrem Siekierskim i przekażę te wszystkie. On wie o tym, ale jeszcze jedna rozmowa nie zaszkodzi. Ja domyślam się, że to musi być, słuchajcie, na szczeblu premier Tusk, pani von der Leyen i Komisja Europejska. To, że tutaj dzisiaj jesteście, to jest wyrazem tego, że stało się bardzo źle. Przegapiliśmy trochę, ja też uważam do siebie pretensje, że kiedy ten Zielony Ład był układany, nas dobruchano, będzie dobrze, dopłacano nam do tego, do siamtego, ale my produkujemy, jak było powiedziane, z prada pradziada. My nie chcemy dopłat, my chcemy godnie żyć i aby nasze rodziny i nasze gospodarstwa mogły się rozwijać. Ten protest jest efektem po prostu niewytrzymania nerwowego, że nasze zboże jest po 700 zł, dwa lata temu było po 1400, czy 600, przepraszam, no już 600, płynie z Ukrainy i nic nie widoku, żeby było na żniwa drożej, a środki do produkcji nie zmalały. Ja się czuję bardzo odpowiedzialny, że jestem rolnikiem, jestem waszym przedstawicielem w agencji dzisiaj i będę te problemy przesyłał do Warszawy. Natomiast to jest dla mnie bardzo ważne i zgodzicie się ze mną albo i nie, będę chciał, by w marcu, w kwietniu ruszyła wypłata dopłat, żeby szły decyzje. Bo jak zastałem stan, to mogło to się skończyć, że kwiecień, maj, czerwiec będzie wypłata dopłat bezpośrednich. Ten stan tak wygląda. Dajcie, powiem tak, ja cały czas jestem do waszej dyspozycji na ulicy Wrocławskiej. Poniedziałek, wtorek jestem w Warszawie na naradach. Też będę mądrzejszy o pewne rzeczy, które z Warszawy przywiozę. Natomiast przed nami kolejny nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie. Będę zabiegał o to, gwarantuję wam, żeby zostało zniesione to odłogowanie, te wszystkie zielone łady na naszą korzyść. Ja na dzisiaj jeszcze nie mam wyceny punktów ekoschematu w poszczególnych kopertach. Też czekam na to i naciskam agencję i ministerstwo, aby stało to się jak najszybciej. Ja ze swojej strony obiecuję zrobić wszystko, co będę mógł, aby pomóc opolskiemu rolnictwu.